Cześć, tu Ernest! Dzisiaj wyszła kolejna aktualizacja, a dokładnie wersja 10.30. Na PC-tach do pobrania było prawie 1,5 GB. Na konsolach pewnie jak zwykle trochę więcej. Ta aktualizacja naprawdę wprowadziła wiele bardzo ciekawych nowości, ale zanim do nich przejdziemy, to jeśli zostawicie łapkę w górę w ciągu 5 sekund, to absolutnie nic się nie stanie. Ale tuż za rogiem jest 300 tysięcy subskrypcji i będę bardzo wdzięczny za waszą pomoc. Tak dla odmiany na początek, to oto sklep na dzisiaj. Można dzisiaj kupić nowego człowieka Taco, który wszedł z okazji w Torku z Taco. No trochę się spóźnił, ale jest. Okej, teraz nowa mapa. Oto jak mapa Fortnite prezentuje się na dzień dzisiejszy. I już chyba zauważyliście, że coś jest nie tak na łazie odpoczynku i pod srogim szczytem. Zacznijmy od lewej. Jest tutaj teraz lepki lasek, ale coś tu jest nie tak. Plan tego miejsca jest praktycznie taki sam jak kiedyś, ale nie ma tu już restauracji burgerka. Jego interes przyjął pan Taco, a dokładniej pan Guaco. Ma on teraz tutaj swoją restaurację i martwi się o pana burgerka, ponieważ nie ma on już nigdzie swojej restauracji. Zaraz, zaraz, to nie wszystko. Pan Taco, znaczy Guaco, przejął lepki lasek z przytupem. Po całym lepkim lasku są porozstawiane taco, które po zjedzeniu dają przyspieszenie na 20 sekund oraz 10 punktów zdrowia lub osłony. To nadal nie wszystko, posłuchajcie. Raz na kilka minut w lepkim lasku dzieje się fiesta. Podczas tej fiesty każdy gracz na terenie lepkiego lasku tańczy do muzyki. A do tego podczas tego tańca odzyskujemy 20 punktów zdrowia na sekundę. Kopuła nad lepkim laskiem wtedy też dołącza się do imprezy, pulsując różnymi kolorami. Podczas tej fiesty w lepkim lasku każdy tańczy, można tylko biegać. Do tego każdy gracz w lepkim lasku podczas tej fiesty jest odporny na jakiekolwiek obrażenia. Odzyskiwanie zdrowia podczas fiesty jest wyłączone, gdy jesteśmy w burzy. A z takich mniejszych zmian to w nowym lepkim lasku niektóre domki zmieniły kolory. Wewnątrz też się nieco różnią. Wydaje mi się też, że w niektórych miejscach nie ma domków, które były w oryginalnym lepkim lasku. Moim zdaniem Epic Games nie zawiodło i jestem zadowolony z tej zmiany. Po drugiej stronie mapy za to jest mieszanka mokrych moczarów i oaz odpoczynku, a mianowicie moczary odpoczynku. Znajdziemy tu różne budynki ze starej oazy oraz mnóstwo zieleni i bagna. Tutaj też jest mała niespodzianka. Wyjątkowo w tym miejscu nie można kucać. Teraz uwaga. Przyciskiem do kucania nasza postać zamienia się w losowego propa. Tak, dokładnie tak samo jak w trybie kreatywnym, tylko że nie możemy wybrać, w co dokładnie chcemy się zamienić. Tuż obok tej nowej miejscówki jest więzienie. Więzienie także zostało usunięte kilka sezonów temu i myślę, że powrót tej miejscówki to dobra wiadomość dla starych wyjadaczy, w tym dla mnie. W temacie broni przedmiotów to nic nowego, nie dodano na pole walki, ale został usunięty pistolet maszynowy, który strzelał seriami. Zastąpił go stary pistolet taktyczny. Powinien występować w klasach od zielonej do fioletowej. Ja jestem zadowolony. Teraz skiny. Wygląd szafki się nieco zmienił. Kafelki naszych przedmiotów zostały powiększone i płynnie się teraz przewija w górę i w dół. A poza tym w tym temacie do gry wchodzi system głosowania na skiny. Przy okazji najbliższej zmiany sklepu, czyli o 2 w nocy, będzie można zagłosować na jeden ze skinów, które zaproponują nam twórcy gry. Skin, który będzie miał najwięcej głosów do ustalonej godziny, pojawi się w sklepie na pewien czas. Jak już mówiłem, pierwsze głosowanie rozpocznie się o 2 w nocy. Nie wiadomo, do której będzie trwało. Pewnie do następnego sklepu. Poza tym do plików gry trafiło mnóstwo nowych skinów i emotek. Wyjątkowo po tej aktualizacji kilkanaście paczek plików zostało zaszyfrowanych, i z tego powodu na ten moment nie można ich zobaczyć w grze. Ale mimo tego jest co obejrzeć, ponieważ nie wszystko zostało zaszyfrowane. Dalej w temacie skinów to Śliski Syren otrzymał 3 nowe style za darmo, co oznacza, że wkrótce wróci do sklepu. Do tego poznaliśmy wygląd nowego przybysza. Widzicie go teraz na ekranie. To napakowany przybysz i tak samo jak oryginalny przybysz, ma kilka stylów ekranu. Będzie to skin za wyzwania dla posiadaczy karnetu bojowego. Same wyzwania tego skina wejdą w czwartek o 15 lub za tydzień w czwartek o 15. Co o nim myślicie? Reszta skinów w tym filmiku to skiny, które po prostu wejdą do sklepu. Za fałdolce. Koniecznie dajcie znać o waszych ulubionych skinach. Ja już dziękuję za oglądanie i zapraszam do oglądania nowych skinów. W tle będzie grał nowy pakiet muzyczny, który także powinien wejść do sklepu.
i do zobaczenia w busie bojowym.